Polska mówi pan dr Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, wiosna, piękny czas, ale czy to też jest taki czas, w którym powinniśmy pomyśleć o jakichś szczepieniach? Znaczy, na szczepienia to każdy czas jest dobry, jeżeli oczywiście jesteśmy zamknięci w szklanej kuli, to ryzyko różnych kontaktów z patogenami jest mocno ograniczone. Natomiast jeżeli już wychodzimy ze szklanej kuli, to te ryzyka wzrastają. I wiosna jest takim samym okresem jak każdy inny, prawda? No bo na wiosnę warto się zaszczepić na przeciwko odtłuszczowemu zapaleniu mózgowemu. Warto szczepić się na tężec, no i też na inne choroby zaczynamy jeździć. Jeździmy do krajów egzotycznych, gdzie stykamy się z zupełnie obcymi patogenami. Tutaj też musimy doszczepić się różnymi szczepionkami, aby ten wyjazd był fajny i nie skończył się stanem ciężkim naszym w klinice gdzieś w Azji, czy Afryce, czy Ameryce Południowej. Wspomniał pan o tych szczepionkach, żeby się zabezpieczyć przed tymi właśnie wyjazdami. Czy to jest tak, że to jest jedna szczepionka na wiele chorób, czy powinniśmy pomyśleć o kilku szczepionkach? Jak to w praktyce wygląda? Czy tak przybywa szczepionek poliwalentnych, czyli szczepionek takich, które są efektywne przeciwko różnym patogenom. Każda szczepionka poliwalentna jest dobra, bo wolę być ukłuty raz, niż mam być kłuty 10 razy. Prosty rachunek. Jeżeli natomiast no, nie ma tych szczepionek poliwalentnych, no, to musimy się szczepić pojedynczo. Ja tutaj również proszę, żeby pamiętać, czy czasami nie musimy się doszczepić w sytuacji przyjęcia jakiegoś szczepienia, dlatego że nic nie jest wieczne na świecie, życie jest mieszaniną ciągłych zmian. Tak samo funkcjonuje nasz układ immunologiczny, układ odpornościowy. Jeżeli szczepiliśmy się w wieku dziecięcym na coś, to może się okazać, że w wieku późniejszym poziom przeciwciał czy poziom ochrony, jaką dawała ta szczepionka, jest znikomy, praktycznie tej ochrony nie ma i wtedy musimy się zaszczepić, jeżeli jest ryzyko kontaktu z czymś, co może nam zaszkodzić. Oczywiście dochodzą nowe szczepionki, nowe zagrożenia. To jest wszystko efekt nauki, bo nauka jest tym, co daje nam dłuższe życie i zdrowie. I wiem, że antyszczepionkowcy, którzy jakby mówią, że szczepionki to jest samo zło, to tak naprawdę kwestionują postęp nauki. No, dzięki temu postępowi lecimy w kosmos, mamy internet, mamy coraz lepsze środki komunikacji, więc podobnie jest w naukach medycznych i farmaceutycznych. Każde 5-10 lat, bo ten postęp jest dynamiczny, przynosi nam coś nowego i to doskonale widać w zwalczaniu różnych chorób, nie tylko chorób zakaźnych. Jeśli chodzi o szczepienia, o czas szczepień, kiedy najbardziej skuteczne są? To znaczy, jaki czas powinniśmy się zaszczepić wcześniej, żeby być w pełni, że tak powiem, odpornym, czy zminimalizować to ryzyko, które może spowodować jakaś choroba za granicą? Oczywiście to zależy od rodzaju szczepionki i biorąc daną szczepionkę trzeba się spytać, jaki jest czas potrzebny, przeciętny czas do wytworzenia w organizmie szczepionego ochrony. Oczywiście na to trzeba też nałożyć swój organizm, jeżeli on jest sprawny, zdrowy, to ta odporność narasta szybciej i potężniej. Natomiast jeżeli organizm jest słaby i starszy, to tak jak mój na przykład, to ja potrzebuję troszkę więcej czasu. Co to znaczy więcej czasu? No, jeżeli na przykład mówiliśmy o grypie, prawda, to mój syn
pewnie potrzebował jakieś 2 tygodnie, bo jest młodym 40-paroletnim chłopakiem. Natomiast ja potrzebowałem, myślę, około 4 tygodni, żeby ta odporność wzrosła. Ale szczepić się za wcześnie też nie warto, bo wiele szczepionek działa relatywnie krótko, na przykład przez 9 miesięcy, więc jak mam zamiar wyjechać za 2 lata, to już dzisiaj się nie muszę szczepić. Natomiast dobrze jest wypisać sobie te wszystkie szczepionki, które powinienem wziąć oczywiście po konsultacji w lokalnym sanepidzie, bo tam są fachowcy, którzy nam powiedzą, że w danym kraju musi się zaszczepić na to i od razu powiedzą, kiedy daną szczepionkę przyjąć. Proszę pamiętać, że niektóre szczepionki wymagają kilkukrotnego podawania. To znaczy jednorazowe zaszczepienie jest ok, ale potem trzeba zrobić drugie i w jakimś dużym odstępie czasu trzecie, więc to wszystko musi być zgrane. Nie ma takiej jednej odpowiedzi, która by powiedziała, że potrzeba tyle tygodni przed wyjazdem, żeby się szczepić. To wszystko zależy od tego, na co się szczepimy i proszę tutaj, powtarzam, zwracać uwagę na szczepienia wielokrotne, bo niektóre szczepionki dają potrzebę szczepień wielokrotnych, 2- czy 3-krotnych, żeby uzyskać pełną odporność organizmu. Panie doktorze, a szczepionka na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, choroba bardzo groźna, która coraz częściej nas spotyka tutaj w Polsce. Czy te szczepionki w dużym stopniu zabezpieczają nas przed tą chorobą? To znaczy zabezpieczają. Co to znaczy w dużym zakresie? To oczywiście nie jest proste pytanie. Ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest 87% czy 92%, bo to zależy od organizmu szczepionego. To zależy od wielu czynników. Proszę też pamiętać, że niektóre leki, które bierze się przy różnych chorobach współistniejących, powodują obniżenie siły działania szczepionek. Dlatego jeżeli ktoś choruje na różne choroby, szczególnie mówię tutaj o pacjentach leczonych przewlekle, na przykład ludzie po przeszczepach, prawda? No, oni muszą brać określone leki i te leki niestety powodują, że siła budowania odporności jest słaba. Może się okazać, że u takich ludzi będzie 30-40%, gdzie u innych będzie 90 parę. Więc każdy człowiek jest niby tym samym, ale trochę innym zegarem biologicznym. W związku z tym trzeba rozumnie podchodzić do tych kwestii. Natomiast wracając do jeszcze odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, to mówimy tutaj o kleszczach, prawda? Proszę Państwa, kleszcze wywołują 2 choroby. Odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, to jest ta cięższa choroba i na to jest szczepionka, ale wywołują lżejszą, tak zwaną boreliozę. I tutaj szczepionki nie mamy. Ja spotkałem się kiedyś z taką reakcją. Ktoś, kto zachorował na boreliozę, mówi do mnie, słuchaj, ta szczepionka na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych jest do niczego, bo zachorowałem na boreliozę. Mówię, chłopie, ale ty się szczepiłeś na co innego. Ty się szczepiłeś na zapalenie opon mózgowych. Póki co nie chorujesz na zapalenie opon mózgowych, a być może, że po tym ukąszeniu, kontakcie z kleszczem, który wywołał u ciebie boreliozę, dołożyłoby ci się jeszcze zapalenie opon mózgowych, którego byś mógł nie przeżyć. Więc żeby nie uogólniać, no, trzeba zachowywać się rozsądnie i trzeba wiedzieć, że szczepionka nie jest panaceum na wszystko. Szczepionka jest ochroną przed jedną chorobą. I teraz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, dlaczego my się szczepimy. Bo po pierwsze, żeby się szczepić, zabezpieczamy się przed zakażeniem chorobą wirusową lub bakteryjną. Druga rzecz, jeżeli zachorujemy, bo to się zdarza, bo nasz układ odpornościowy słabiej działa, za późno żeśmy się zaszczepili, no dziesiątki różnych sytuacji, bierzemy leki, które obniżają jakby efektywność szczepionek, dochodzi do choroby. Co nam dała szczepionka? Szczepionka daje nam to, że ten przebieg choroby jest zdecydowanie lżejszy. W wielu przypadkach to jest informacja, która ratuje życie ludziom. Więc trzeba się z tego cieszyć. Trzecia rzecz, o której się mówi mniej, to jest sprawa eradykacji
eradykacji, czyli usunięcia patogenu z danej populacji. Dlaczego my tak walczymy o to, żeby dużo osób się szczepiło, żeby wszystkie dzieci w przedszkolu były zaszczepione? Bo wtedy mamy szansę na eradykację, czyli usunięcie jakiegoś patogenu choroby zakaźnej wieku dziecięcego. Natomiast jak się zaszczepi tylko dwoje dzieci, a 15 jest niezaszczepionych, to wtedy możliwość przenoszenia choroby zakaźnej jest większa. Czyli powtarzam, mamy trzy powody szczepień. Żeby nie zachorować, żeby lżej przejść chorobę i żeby populacyjnie wyrzucić patogen z naszego domu i okolicy. Panie doktorze, zostańmy jeszcze przy wątku tych kleszczy. Czy to jest tak, że musimy mieć bezpośredni kontakt z kleszczem, żeby się zarazić czy zakazić? Czy na przykład jest możliwe zakażenie się, powiedzmy, jeśli będziemy pili surowe mleko od kozy, czy nie wiem, od krowy, która jest chora? Czy istnieje taka możliwość, takie prawdopodobieństwo? To znaczy, ja bym powiedział tak, no musi być... Patogen, czyli ten zły wirus albo zła bakteria, musi w jakiś sposób dostać się do naszego wnętrza. Czasami patogeny, które wnikają do przewodu pokarmowego człowieka, to przelatują przez ten przewód pokarmowy, wychodzą drogą fizjologiczną i nam nic nie robią, bo flora bakteryjna, która jest w naszym przewodzie pokarmowym, a proszę pamiętać, że mamy ponad 2 kilo bakterii w naszym przewodzie pokarmowym, nas chroni. Więc ja zawsze się bałem jakby przerwania ciągłości tkanek, prawda? Czyli jeżeli jest skaleczenie, no to łatwo się zarazić. W przypadku kleszczy to dla mnie szczególnie niebezpieczne są przypadki, kiedy kleszcz nas gryzie po to, żeby pić naszą krew, no bo on się tym odżywia, to jest jego śniadanko, obiad i kolacja, to wtedy nas zakaża, bo infekuje. Natomiast w płynach, jeżeli nawet taki kleszcz jest, a on zginie w kwasie żołądkowym, w kwasie solnym, który jest, trypsyna go wykończy, więc to wtedy nie jest groźny, więc tak to wygląda. Chociaż też trzeba pamiętać, że możemy mieć nasz przewód pokarmowy trochę poharatany, o czym nie wiemy, bo jak są na przykład mikrokrwawienia w przewodzie pokarmowym, to jeżeli nie robimy specjalistycznych badań kału, to o tym nie wiemy. No. Panie doktorze, kolejny wątek, który mnie bardzo interesuje, to jest tężec. W jaki sposób możemy się zarazić tężcem? Ziemia. Praca w ogródku, praca przy przesadzaniu kwiatków w doniczkach, wszelkie zakłucia, skaleczenia. To jest w ogóle praca na roli, jest pracą ryzykowną w sensie zakażania się różnymi rzeczami, bo mamy choroby odzwierzęce, mamy kontakt z patogenami, które są w ziemi, w odchodach zwierząt, w produktach zwierząt. No, jest to bardzo ryzykowna część pracy. Oczywiście my zdobywamy odporność. Niemniej ja bardzo szanuję rolników i wielu z nich ma doskonałą świadomość ryzyk, jakie podejmują przy tej ciężkiej pracy, którą wykonują. No dobrze, no to jeśli chodzi o tą ziemię, jak powinniśmy się zabezpieczyć? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli się skaleczymy, powiedzmy, ukujemy? To jest szczepienie, jakby tężec jest chroniony. Jest jakby, no jest szczepionka do zwalczania, więc zawsze... A jakie są pierwsze objawy tężca? No bardzo po czym możemy... Dlatego, że może być to zaczerwienienie, pojawiający się obrzęk. Czasami to zaczerwienienie ma kształt takiej smugi czerwonej,
mamy powiększone węzły chłonne, mamy złe samopoczucie, gorączkujemy. Czasami są to objawy takie, jakby łapało nas jakieś przeziębienie, a to nie jest żadne przeziębienie. W związku z tym, no nie chcę tutaj Państwu cytować jakby podręczników akademickich, bo nie o to chodzi, ale wszystkie, ja powiem tak, żeby było łatwo zapamiętać, wszystkie zmiany, które obserwujemy na swoim ciele, na swojej skórze, a uznajemy je za zmiany atypowe, nietypowe, to trzeba starać się wyjaśnić, prawda? No bo jeżeli ktoś opalił się na słońcu, no bo leżał na plaży, no to przyciemnienie czy zaczerwienienie skóry jest zmianą typową. Ale na przykład jeżeli jest zaczerwienienie w jakimś miejscu i ono rośnie, pojawia się opuchlizna, jest tkliwość przy dotykaniu i tak dalej, no to wiadomo, że to jest jakiś stan patologiczny, który się rozwija, może oczywiście być niegroźny, tak jak w przypadku ukąszenia przez osę, ale są ludzie, którzy mogą takiego ukąszenia nie przeżyć. W związku z tym nie bagatelizujemy tego, zawsze proponuję pokazać to czy lekarzowi w ośrodku zdrowia, czy pielęgniarce, czy farmaceucie w aptece. No są to ludzie, którzy są jakby fachowo przygotowani do jakiejś udzielenia nam jakiejś pomocy. Kolejny wątek. Choroby wieku dziecięcego. Czy to są groźne choroby dla nas, dla dorosłych? Tak. Tak to się zrobiło w przyrodzie, że dzieciaki chorują na różne rzeczy, przechodzą przez te choroby i zapominają o tym. Natomiast choroby wieku dziecięcego mogą być bardzo niebezpieczne dla osób dorosłych. Mówi się, bardzo ogólnie, jest masa wyjątków oczywiście, że im starszy człowiek, tym groźniejsza dla niego choroba wieku dziecięcego. I teraz pojawia się pytanie, które są najgorsze, które są najlepsze. No jak przez zachorowanie, to na najlepszą. Proszę Państwa, nie ma, dlatego że to jest rodzaj hazardu medycznego, mówienie, że na tą chorobę to mogę zachorować, bo będzie pięknie i miło. Nie będzie, proszę Państwa, pięknie i miło, nigdy nie wiemy, jak zareaguje nasz organizm, co się jeszcze wydarzy, ponieważ my nigdy nie wiemy do końca, z czym zmaga się nasz organizm. Wiemy o problemach wtedy, kiedy one się manifestują naszym złym samopoczuciem, gorączką, bólami itd., itd. Ale jeżeli tego nie ma, a różne złe rzeczy, które się dzieją w organizmie, są jakby skąpo objawowe, to wtedy się nie orientujemy i wtedy dołożenie jakiejś choroby no, powoduje poważne zagrożenie życia. Dlatego ja mówię, jak małe dzieci chorują, dziadkowie nie przychodzą do swoich wnucząt przytulić je. No, niestety trzeba przeczekać, aż wnuczęta wyzdrowieją. Ostatni wątek naszej rozmowy, panie doktorze, krztusiec, kiedyś koklusz. Czy to jest groźna choroba? Czy może... No to jest taka choroba pulsacyjna. Co to znaczy pulsacyjna? To jest choroba, która się pojawia i znika. Im się mniej szczepimy, nie dbamy, tym ona częściej wraca. Może być chorobą niebezpieczną, nie lekceważyłbym. Ja mam takie swoje prywatne podejście, że wszystkie choroby, które atakują mój układ oddechowy na różnych piętrach tego układu oddechowego, są ryzykowne. Bo jeżeli ja będę miał problemy z oddychaniem, różne problemy, no to moje życie jest zagrożone. I to jest najprostsza chyba odpowiedź, najłatwiejsza od zapamiętania. Choroby układu oddechowego trzeba traktować bardzo poważnie. Bo jak nie oddychamy, to nie żyjemy. A ja panu bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan dr Borkowski, prezes Fundacji Razem Choroby. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.